Oblicz granicę ciągu. Nasz ciąg jest przedstawiony za pomocą ilorazu dwóch wielomianów. W liczniku mamy wielomian trzeciego stopnia, i w mianowniku również mamy wielomian trzeciego stopnia. Granicę ciągu zawsze badamy w nieskończoności, czyli przy n zmierzającym do nieskończoności. W takiej sytuacji, jeżeli pod n wstawilibyśmy nieskończoność, dostalibyśmy w liczniku nieskończoność minus nieskończoność plus jeszcze dwa, a w mianowniku nieskończoność plus nieskończoność minus nieskończoność. Widzimy więc, że podstawienie pod n nieskończoności nie pomoże nam w obliczeniu granicy takiego ciągu. Co więc robimy? Wybieramy z mianownika n w najwyższej potędze. W naszym wypadku mamy n do potęgi trzeciej. I będziemy zarówno w liczniku, jak i w mianowniku każdy z wyrażeń dzielić przez n do potęgi trzeciej. W ten sposób nasz ułamek nie zmieni znaczenia, dlatego że zarówno licznik, jak i mianownik będzie dzielony przez tę samą liczbę. Więc dzielimy. Pamiętamy, aby za każdym razem, dopóki mamy zapisane n, przepisywać wyrażenie limes przy n zmierzającym do nieskończoności, bo to jest informacja, że my liczymy granicę tego ciągu, czyli lim przez n zmierzającym do nieskończoności. I po kolei każdy z wyrażeń w liczniku dzielimy przez n do trzeciej, czyli mamy 3n do potęgi trzeciej przez n do potęgi trzeciej minus 4n przez n do potęgi trzeciej i plus 2 przez n do potęgi trzeciej. To samo robimy w mianowniku, czyli mamy 5n przez n do potęgi trzeciej plus 7n kwadrat przez n do potęgi trzeciej i minus 6n do potęgi trzeciej przez n do potęgi trzeciej. Teraz poskracajmy nasze ułamki, czyli dostaniemy. Pamiętamy, aby limes znowu przepisać, czyli mamy limes. Przy n zmierzającym do nieskończoności. I po kolei. W pierwszym ułamku mamy w liczniku n do trzeciej i w mianowniku n do trzeciej, czyli to nam się skraca, zostaje nam 3. W drugim ułamku mamy w liczniku n do potęgi pierwszej w mianowniku n do potęgi trzeciej, czyli po skróceniu w liczniku zostanie nam czwórka, a w mianowniku n do potęgi drugiej. I trzeci, w trzecim ułamku nie możemy nic skrócić, więc go przepisujemy. W mianowniku tu możemy, mamy n do potęgi pierwszej, tu jest n do trzeciej, czyli w liczniku zostanie 5, a w mianowniku zostanie n do potęgi drugiej. Tutaj po skróceniu dostaniemy tu jest n do drugiej, tu jest n do trzeciej, czyli w liczniku zostaje 7, a w mianowniku n do pierwszej. I tu n do trzeciej nam się skraca licznik z mianownikiem, czyli dostaniemy minus 6. Teraz będziemy podstawiać pod n nieskończoność. W pierwszym wrażeniu mamy samą trójkę, czyli trójka będzie nam zmierzała po prostu do trójki. Natomiast tu mamy 4 przez n do kwadratu. Skoro n zmierza do nieskończoności, to nieskończoność podniesiona do potęgi drugiej również będzie y, zmierzała do nieskończoności. Czyli mamy 4 przez nieskończoność, więc wyobrażamy sobie stałą liczbę, czyli małą czwórkę, którą dzielimy przez coś olbrzymiego. Można wykorzystać tego kalkulator i podzielić sobie czwórkę przez coraz większe liczby, i zobaczmy, do czego nam to zmierza. Oczywiście, cały ten ułamek będzie nam zmierzał do zera. Analogicznie tutaj mamy małą dwójkę, którą dzielimy przez coś olbrzymiego, przez coś, co zbliża się do nieskończoności, czyli cały ten ułamek również będzie zmierzał do zera. Podobnie w mianowniku, tu mamy stałą liczbę, czyli piątkę, Dzieloną przez coś olbrzymiego, czyli całość znowu zmierza do zera. I tu mamy siódemkę, która jest dzielona przez nieskończoność, czyli również zmierza do 0. Natomiast szóstka będzie nam po prostu zmierzała do 6. Teraz, kiedy pod N już wstawiliśmy nieskończoność, nie przepisujemy już limesa i dostajemy 3 minus 0. Dodać 0, a w mianowniku mamy 0, dodać 0 i odjąć 6. Czyli dostajemy 3 przez minus 6, po skróceniu dostajemy minus 1, druga.